Chrześcijanin Ciężary złóż na Pana Z listu do Hebrajczyków dwunastego rozdziału dwukropek Cytat Prze to i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegniemy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, Patrząc na Jezusa sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Ileż ty doznajesz sprzeciwu wobec tego, co wiesz, że jest miłe Bogu, ile doświadczasz sprzeciwu wobec tego, o czym wiesz, że to właśnie jest miłe Bogu. Powiem Wam, że Bóg nie powiedział, że będą wkładane na nas ciężary, ale Bóg powiedział: Złóż je na mnie. To znaczy, że na każdego człowieka będą wkładane w każdym dniu ciężary, ale Bóg powiedział: Złóż je na mnie. Możesz dźwigać te swoje ciężary i możesz z nimi chodzić, ale te ciężary mogą prowadzić w końcu do całkowitego rozbicia albo zrobisz to, co powiedział Bóg i złożysz je na Boga. To są utrapienia, jak też wspaniałe pragnienia. Są ciężary, które prowadzą do goryczy, jeśli ludzie czynią ci zło. Ale są też ciężary, które prowadzą do goryczy, jeśli wiesz, co jest miłe Bogu i próbujesz to sam dźwigać. Jest to różna gorycz, ale kształt człowieka jest ten sam: jest zasmucony, zrezygnowany. Jak ważne jest, żeby nie dźwigać tych ciężarów? Kiedy dźwigasz ciężary, zaczyna pracować twoja wyobraźnia. Zaczynasz sobie wyobrażać, jak z nimi sobie radzisz. Zaczynasz w wyobraźni swojej zrzucać te ciężary. W wyobraźni swojej rozmawiasz ze swoimi wrogami. W wyobraźni swojej rozwiązujesz swoje problemy. Ale czy w rzeczywistości zmieniło się coś? Możesz przedyskutować w swojej wyobraźni ze swoim wrogiem sto tysięcy minut, godzin i tak układać swoją wyobraźnię i jego reakcję, żeby one odpowiadały temu, czego ty potrzebujesz. Ale czy tak jest w rzeczywistości? Ile ludzi w wyobraźni rozwiązuje swoje problemy? Szef pracy, kolega czy koleżanka. Ktoś uderzył w Ciebie i zaczynasz wyobrażać sobie, jak może inaczej byś zareagował, jak on by zareagował i chodzisz z tym swoim wyobrażeniem, a kształt Twojego doświadczenia jest coraz gorszy. Gniew w człowieku jest wzbudzany z powodu tego, że dźwiga ciężary i nie składa ich na Boga. Czasami jest tak, że chrześcijanie, nie składając ciężarów na Boga, po jakimś czasie są trudnymi ludźmi w komunikowaniu się z nimi. Obrażają się, odwracają się, poniżają innych, lekceważą, wyglądają na bardzo zmęczonych. Coś im powiesz, są pełni zarzutów, że jest im tak ciężko, są pełni jakiegoś takiego zarzucania innym, że to oni mogą też być winni tego, że jest im tak ciężko. Ale głównym powodem tego doświadczenia w człowieku jest to, że nie składa swoich ciężarów na Boga. Słowo Boże mówi, żebyś odpoczął od wszystkich swoich dzieł. Czy wyobraźnia jest rzeczywistością wypocznienia od swoich dzieł? Jeśli człowiek wypoczywa od swoich dzieł, nie musi w swojej wyobraźni rozwiązywać swoich problemów z tym czy z tamtym. Może to być mąż, żona, dziecko, ojciec. Matka. Człowiek wierzący powinien zawsze reagować tak, jak reaguje człowiek napełniony duchem świętym. Ale jeśli próbuje po ludzku odpowiadać na problemy, udawać kogoś, kim nie jest, po jakimś czasie w takim człowieku zaczyna rosnąć jądro złośliwości, gniewu, agresji. Już nie jest miły, uprzejmy i łagodny staje się złośliwy, jego reakcje na pewne rzeczy nie są chrześcijańskie, chociaż chciał być chrześcijaninem. Chciał bardzo wyglądać na chrześcijanina, ale efekt końcowy jest taki, że obraz chrześcijański jest jeszcze mniej widoczny w życiu takiego człowieka. Powodem jest brak składania ciężarów na Boga i próba niesienia go samodzielnie, Próba zademonstrowania, że potrafię. A Jezus powiedział, że bezemnie mnie nic nie uczynicie. Czy myślicie, że to słowo się cofnie? Jeśli chcesz być łagodnego ducha, nie noś ciężarów, bo człowiek, który nie nosi ciężarów, jest wobec wielu ludzi łagodny, jest ustępliwy, ale też jest stanowczy, jest prawdziwy. Jak ma coś do powiedzenia, to powie – jak ma milczeć, będzie milczał. Ile rzeczy zdusiłeś w sobie, i może myślałeś, że w ten sposób jakoś tam wygrasz tą bitwę? Wszystko, co zdusisz w sobie i nie złożysz na Boga, odezwie się. Jeśli będziesz spiętrzał taką rzekę różnych rzeczy w sobie, to w pewnym momencie ona przełamie barykady, przełamie te wszystkie jakieś tamtamy, i wyleje się na zewnątrz i będzie jeszcze gorzej niż myślisz. Najlepiej jest rozwiązywać problem od razu, nic nie dźwigać, złożyć to wszystko na pana. Czy w reakcjach na zło, czy w czynieniu dobra, to pan wziął ten ciężar na siebie. To dzięki niemu możemy czynić dobro, nie dzięki sobie. Bo jeśli człowiek sam z siebie próbuje coś czynić dobrego, zobacz, jak później to się odzywa złośliwością, agresją. Chciał dobra, a ile spotkał różnych rzeczy na swojej drodze. To znaczy, że dźwigał ciężar dobra, próbował po swojemu to dobro realizować i w końcu musiał się rozbić o własną realizację. Nie bierz na siebie tego, to nie znaczy, że nie będziesz czynił dobra, będziesz czynił go o wiele więcej, kiedy będziesz wypoczęty w panu. Będziesz również reagował prawidłowo na zło, kiedy będziesz wypoczęty w swoim Chrystusie. Nie będziesz niepotrzebnie zbierał tego zła do zła, aż w końcu się wyleje. Człowiek, który już na początku reaguje prawidłowo, unika wielu rzeczy. Jedno jest pewne: nigdy nie próbuj w wyobraźni rozwiązywać swoich problemów. Ona zawsze prowadzi na manowce. Rozwiązuj swoje problemy u Chrystusa. On prowadzi do zwycięstwa. Ale żeby to zrobić, składaj swoje ciężary na Pana. Daj mu miejsce działania, a wszystko dobrze się stanie, tak mówi Słowo Boże. Powiesz Panu swoje drogi, a ziszczą się Twoje zamiary. Nie próbuj sam kształtować swojej drogi. Jesteś Jego, albo próbujesz sam, a On ci pozwoli na to, ale zobaczysz, jaki będzie efekt, jaki będzie wynik tego doświadczenia. Zamiast więcej ciepła, będzie go mniej, zamiast więcej litości, będzie jej mniej. Zobaczysz, że diabeł cię okradł, kiedy myślałeś sobie, że nie jest tak źle, że sobie poradzisz. Bądź człowiekiem szczęśliwym, który ma na kogo składać ciężary. Raduj się w swoim panu zawsze. On je codziennie dźwiga. Wystarczy, że zaczniesz chodzić z takimi ciężarami, twoje ciało zacznie lepiej funkcjonować, bo ono w takich rzeczach dobrze się czuje i tam jest grzech. Można grzeszyć w swoim umyśle. Kiedy nie idziesz według myśli Chrystusa, już grzeszysz. Dopuszczasz do siebie coś niedobrego, a kiedy to się rozwija, powoduje zło. Pilnuj serca swego, bo z niego tryska źródło życia. Jeśli pozwalasz, żeby w twoim sercu zjawiały się nikczemne słowa, z którymi żyjesz, funkcjonujesz, dyskutujesz, spierasz się, ścierasz, cokolwiek robisz, w końcu wywołuje to zło. Paweł mówi, Sporo słowa prowadzi do złego, ten sporo słowa może być w Twoim sercu. Kiedy spierasz się ze słowami drugiego człowieka, dochodzisz w końcu do jakiegoś tam stanu swego rozważania. Pozostaw to panu, odpoczywaj w nim dla Jego chwały, żyj tylko nim, a będziesz człowiekiem prawym, który ma zawsze gotowe serce, by służyć. Ciało prowadzi nas do złego. I to są właśnie takie reakcje ciała, które powodują to, że nie duch, nie jesteśmy zanurzeni w duchu Bożym, tylko w ciele. To ciało musi rozpatrywać według swojej dumy, że ktoś mnie poniżył, że ktoś nie myślał o mnie tak, jak powinien myśleć. To ciało potrzebuje takich rozważań. Rozważałeś jeszcze, nie znając Chrystusa, dwukropek. Dlaczego oni mnie nie zrozumieli? Dlaczego mnie nie docenili? Ja chciałem dobrze, a ci rodzice źle o mnie pomyśleli, a ten kolega, ta koleżanka, jak oni mogli mi to zrobić? Z tym chodziłeś już, nie będąc chrześcijaninem. Jeśli to przyprowadzisz do chrześcijaństwa, to nadal ta twoja cielesność funkcjonuje i powoduje rozgardiaż, niszczenie tego, co duchowe. Jakże potrzebujemy zostawić to wszystko naszemu Chrystusowi i być ludem, który jest zadowolony w nim. Jest ktoś, kto chce dźwigać te moje ciężary. Ktoś, kto mówi, wypocznij. Straszna to rzecz, kiedy człowiek chodzi pod swymi ciężarami. Wtedy wszystko zaczyna mu nie pasować. Ludzie mu nie pasują. Rzeczy mu nie pasują. I wydarzenia mu nie pasują. Ale kiedy pozwalasz Chrystusowi, żeby on to wziął, możesz patrzeć spokojnie na wszystko, co się dzieje przed tobą. To nie ty, pan mówi, nie tobie to uczyniono, lecz mnie zostaw to, nie mści się sam. Ile razy zemściłeś się w swoim umyśle na kimś za coś? Czy coś to dało? Wyciągnąłeś konsekwencje, wyprowadziłeś kogoś przed sąd. Uznałeś za oskarżonego i winnego, i skazałeś go w swoim umyśle. Co z tego wyszło? Czy to jest coś dobrego? Sąd do mnie należy, mówi pan. Mamy prawo wyciągać wnioski, patrzeć, obserwować, widzieć, ale to wszystko musi być przyniesione do Chrystusa. Dwukropek. Panie, takie są moje reakcje na to. Panie, niech twoje będą widoczne. Ty uczyń cud w moim życiu, ty spraw przemianę w moim myśleniu, niech Twoja myśl napełnia moje wnętrzności, mój umysł. Ludu Pana, nie wolno nam bazować na cielesności. Paweł to pisze do ludzi wierzących. Zobaczcie tych świadków, kiedy oni byli z Bogiem, jakże szczęśliwi byli i pełni odwagi, zwycięstwa, chwały. Ale kiedy na ciele zaczęli bazować, zaczęła się gubić ta wartość. Uważaj na to, twoja wyobraźnia nie zaprowadzi cię tam, tam prowadzi duch Boga, On prowadzi wszystkie Boże dzieci. Jak dobrze posłuchać, co duch mówi do ciebie, co duch ci opowiada? Zrzuć to wszystko. Zrzućmy te wszystkie rzeczy, to one powodują to, że nie masz spokojnego serca, że nie masz spokojnego ducha, że nie ma w tobie ogłaszania cnót Chrystusa. Jest problem, jest doświadczenie i ich będzie coraz więcej. Im bliżej będziemy końca, tym więcej zła będzie na ziemi, a jak będziemy się w to angażować myślowo, będzie z nami jeszcze gorzej. Ale jeśli zostawimy to jemu, wtedy nawet w największych ciemnościach mamy światło, które świeci wyraźnie to jest Chrystus. Uczmy się już teraz składać wszystko na Niego i zło, i dobro. Wszystko do Pana należy On jest tym, od którego to przychodzi, jak czytamy, dobro i zło. Bez Niego nic nie uczynimy ani dobrego, ani złego. Wystarczy, że zabierze nam życie, i już największy morderca nie może mordować, złodziej nie może kraść, kłamca nie może kłamać. To wszystko jest w jego ręku. On może je podtrzymać albo zakończyć. Zobaczmy, tak bardzo ważne jest, żebyśmy nie dźwigali ciężarów, ale byśmy mogli dźwigać ciężary innych. Gdzie? W modlitwie do Boga. Kiedy widzisz grzeszącego brata, przyjdź do Boga, módl się, a Bóg go może wyrwać stamtąd. Widzisz potrzebę? Możesz pomóc, ale uważaj, aby ta twoja pomoc nie była złączona z ciałem, bo kiedy ktoś zareaguje negatywnie, wtedy twoje ciało się odezwie. Pomagaj tylko wtedy, kiedy twój duch jest poruszony ku temu. Nigdy nie próbuj bazować na cielesności. Jeszcze nikomu na Ziemi, kto czynił dobro, nie zdarzyło się, żeby większość reagowała pozytywnie. Zawsze ten, kto czyni dobro, będzie napotykał na swojej drodze różnych ludzi. Czyń tylko to, co już potrafisz. Bóg nie wymaga więcej niż ci dał, ale to, co ci dał, już jest błogosławieństwem, już jest ku wspólnemu zbudowaniu. Kiedy wychodzimy dalej niż potrafimy, Później pojawia się rozzłoszczenie na ludzi. Ilu ludzi robi głupie rzeczy, ilu wykorzystuje to, że napotyka na swojej drodze chrześcijan. Jeśli będziesz próbował jakoś ujarzmiać się, będziesz próbował niszczyć po swojemu coś, co odzywa się w Tobie, a nie przyjdziesz z tym do Boga, żeby złożyć to, doprowadzić cię to w końcu do albo rezygnacji, albo złośliwości wobec ludzi. Zobacz, że nie jesteśmy w stanie żyć po chrześcijańsku, pośród tego wszystkiego, jeśli On nie będzie nas napełniał. Nie jesteśmy w stanie udźwignąć ciężaru jakiegokolwiek człowieka, jeśli nie złożymy go na Pana, jeśli nie odpoczniemy od tych złośliwości, od tych nikczemnych pomysłów ludzkich, od tych letnich zachowań, jeśli nie zostawimy tego Chrystusowi, jeśli nie przyjdziemy do modlitwy. Zobaczcie, o ile wtedy wzrośnie nasza modlitwa, o ile więcej będziemy się modlić do Pana, bo będziemy wiedzieć, że tylko z Nim możemy pójść dalej. Rozumiecie? Człowiek, który próbuje sam działać, jego modlitwa nikczemnieje. Coraz mniej jest przed Bożym Obliczem, próbuje coś po swojemu. Pan mówi. Spróbuj, zobacz, co ci to przyniesie, jaką korzyść osiągniesz. Bądźmy też ostrożni, żebyśmy nie byli doświadczeniem dla braci i sióstr, żebyśmy nie mówili: Chrześcijanie muszą dźwigać ciężary, mogę żyć, jak chcę, niech dźwigają, niech się nauczą. Wtedy pamiętaj, możesz mieć jako swego nieprzyjaciela Boga. Jeśli możesz uczynić coś dobrego, uczyń to. Jeśli to od Ciebie zależy, zrób to i pozostaw panu. Wtedy nigdy ani duma, ani pycha Twoja nie będzie budowała się, kiedy będziesz czynić dobro, ani też gorycz nie zjawi się, kiedy czynią Ci zło, kiedy odpłatą za Twoje dobro jest zło. Oddaj wszystko Chrystusowi, wszystko, co posiadasz, bo diabeł będzie próbował uderzyć w Ciebie poprzez to, co posiadasz. Ktoś będzie to naruszał, i wtedy twoje serce będzie mogło reagować. To przecież ja staram się o coś, co jest dobre dla kogoś, a ktoś lekceważy to, co moje. Jak przeżyć na tej ziemi i nie mieć w sercu żadnej zakały, żadnej blokady wobec Chrystusa? Jest tylko jedyny sposób: złożyć wszystko jemu, niech on wywołuje we mnie swoje reakcje, niech on dokona to, czego ja nie mogę i nie potrafię, aby Ojciec był uwielbiony, aby syn Jego był uwielbiony we mnie, abym był gotowy na to, co jest miłe Ojcu. Niech Pan to w nas wykona, niech dokonuje się Boże dzieło, niech radość szczęścia przepełnia nasze serca jako ludu, który usłyszał od swojego Boga, Ja jestem Twój Bóg, ja codziennie dźwigam ciężary Twoje, zostaw to mi. Niech Pan będzie z nami w tym doświadczeniu, ponieważ musimy mieć serca czyste, zachowane dla Pana. Niech w nich będzie miłość rozlewana. Niech nie będzie tam żadnych blokad dla miłości. Niech wszystko w nas będzie oddane Chrystusowi. Wszystko.